Cześć, siemanko ludzie, ja jestem Zumaciek, a to jest kolejny odcinek miniserii Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Dobra, więc na początku tego odcinka weźmiemy sobie dwa puzelki, które mamy tutaj w tym banku, tak jakby. Teraz znowu od razu sobie je wyciągniemy. Raz, dwa. Okej. I możemy je, w sumie możemy je nawet wsadzić tutaj, chociaż to nie jest takie konieczne, ale pokażę wam, jak się przewozi taką większą ilość puzelków. No bo jak widzicie, możemy tylko jeden nieść, prawda? Więc możemy sobie wsadzić tutaj, no i mamy dwa i możemy je po prostu, możemy z nimi jeździć. I sobie po prostu przejedziemy nad tym i puzelki wciągnie ten odkurzacz. Już mamy trzy puzelki, jeszcze nam parę dziesięć dostało. Okej, właśnie w mojej fabryce ukończono pracę nad nowym super technologicznym światem Lockbox 720. Możesz go odebrać i ustawić na właściwym podejściu. Okej, więc z tego co widzę, odblokowaliśmy nowy świat. I bardzo mi się to podoba, dlatego pojedziemy sobie do... Pojedziemy sobie po tę kulkę. Tylko gdzie? Aha, okej, dobra. Pojedziemy sobie po tę kulkę. Tak, kurde. I odblokujemy świat zwany Lockbox. O kurde. Odblokujemy świat zwany Lockbox 720. Lockbox. Czyli po prostu Xbox 720, że niby wiecie, że niby nowa generacja. Czyli po prostu XBO, no to na dzisiaj, no to raczej będzie XBO po prostu. Oj, widzę to, to tylko cień nutki, kurczę, nutka jest, oh Jesus, kurde, nie o to mi chodziło. Fajnie, że można właśnie swój, fajnie, że można swój pojazd tutaj przenosić, tak, też. Dobra, tam jakiś dźwig jest, spoko. Tu jest tak dużo nutek i ja po prostu, no nie wiem. Okej, ale najważniejsze jest kulka. O kurde, przejechaliśmy Boga. Co powiesz? Zakładam, że to był przypadek. Zrób tak jeszcze raz, a zredukuję do poziomu pojedynczego piksela. Fajnie, on ma zarąbistą moc. No dobra, mamy kulkę, więc gdzie mamy kulkę? Tam mamy postawić kulkę. No dobra. To idziemy ostrożnie, żeby nam nie wypadła. Jesus! Okej. Dobra, czyli gdzieś tam z tyłu, tak? No dobra, no to sobie pojedziemy tam. Kurde, nos mnie swędzi. Big Owls Burgers. Dobra, czyli tutaj mamy tę kulkę dać. No spoko. Ale zanim to zrobimy... O, kolejny teleport. Czyli tu możemy się teleportować też. Dobra, zbierzemy sobie te nutki stąd. No kurde, bierz to. No jeszcze tu ukryta nutka jest, okej. Dobra, o, już mamy, patrzcie jak dużo nutek już mamy. Spoko. Okej. Te wszystkie sobie tutaj zbierzemy, a co? Nie ma co narzekać. No dobra, no to teraz weźmiemy sobie kulkę tak w rękę, tak jakby. No i raczej po prostu ją zaniesiemy tutaj. No dobra. Otworzył się kolejny świat. Ło, ale dużo, holy shit. Chociaż wcale to wejście do tych światów nie wskazuje na to, że będzie to Lockbox 720, prawda? Ale okej. Lockbox 720, akt pierwszy. Dwa puzelki do zebrania, 200 nutek do zebrania, 2 Jinjo do zebrania i 2 puchary do zebrania. Więc wchodzimy i zaczynamy naszą przygodę. No dobra. Jeśli zbudowałeś ciężki pojazd, musisz dać mu więcej mocy, aby dobrze się spisywał. No to akurat wiem, bo im cięższy pojazd, im więcej części ten pojazd ma, no to wtedy oczywiście wiadomo. Dobra, jeszcze co my tu mamy? Lockbox 720 w rolach głównych. Okej. Czy ten pad miał ekran? Podoba mi się takie rozwiązanie. Dobra, mamy Mambo Jumbo jako konsultant infolinii. Okej, spoko. Przy okazji tam z tyłu macie właśnie tło tego świata. Klangos jako jednoosobowa ekipa naprawcza. Okej, spoko. Bardzo fajnie. Batelski jako bladawy technomechanik. Przez co? Pikeleta jako... Aha, ich rozwiego menadżera. Hamba Wamba jako odlotowa grająca dziewczyna. Aha. No spoko. Jolly Dodger jako gwiazda kodowania.
Ja pierdzielu, oni mają pomysłu po prostu tutaj do tej gry. No naprawdę, naprawdę pogratulować im pomysłu. Okej. Więc dobra, czyli ten dzwon oznacza wyjście. No to mi przypomina dzwon to na minimapce. No okej. Dobra, więc pierwszy puzelek widzę, że mamy tutaj. Tu mamy. Fuck. O właśnie, przy okazji. Popatrzcie sobie na to. Mamy płytę, Banjo-Kazooie, no i oczywiście oryginał. Znaczy, na płycie tego nie ma nigdy, nie było. Tylko było na takiej dużej, wiecie. Holy shit, ale mnie tutaj skręca. Na takiej dużej kasecie z Nintendo 64. Ale jednak obrazek jest taki sam. Dobra, więc rozmawiamy z gościem. Logbox 720. Klęgos przetrwać połączenie sieciowe. Głupia, nieporęczna antena. Teraz Klęgos siedzieć bez sieci, samotny. Znów jakieś nieszczęście, Klęgos. Pewnie czekasz, aż Misiel i ptaszysko pojawią się i ponownie temu... Co radzą? Okej, słoko. I co my mamy to robić? Dzięki za ofertę. Widzisz, ciężka antena? Misiel musi zanieść ją wysoko. Coś tam, sygnał idzie z konsola znów łączyć z sieć. Ojej, nie mogę z tego Klęgosa, on jest zarąbisty. Wow, ale fajne chłodzenie tam było. Dobra, czyli teraz tak, antena konsoli odpadła po konserwacjach Klęgosa. Aby ją naprawić, będziesz musiał zabrać ją wysoko na konsolę. Skorzystaj z pojazdu, który potrafi podnosić przedmioty. Także tak, co my możemy sobie zrobić? Projekty hamby, wyścig... Aha, czyli nie możemy, tak. No to raczej stwórz pojazd, ponieważ ten pojazd jest troszkę za słaby, ponieważ montownia, koła, standardowy... Aha, czyli możemy jeszcze dodatkowe koła dać, tak? Ale nie, no kół w sumie nie będę dawał i chodzi raczej o zasilanie nie zasilanie, tylko paliwo. Dobra, mamy paliwo dodatkowe, żeby była dodatkowa moc. Okej. Magazyn chyba taska to też nie będzie konieczne. Dobra, i to wszystko w sumie. Wyjdź z warsztatu, potwierdź, nie zapisuj. No i rozpocznij grę. Dobra, mam nadzieję, że mam się uda. Na pewno. No to lecimy, bierzemy to, wsadzamy tutaj, no i jedziemy. No idź po walce. Gdzie my mamy w ogóle jechać, bo ja nie wiem gdzie. Mam gdzieś na górę tam pojechać, ale kurde, nie mam pojęcia gdzie. Oj, mam nadzieję, że się tutaj dostanę. Okej, czyli tu nie jest ślisko. Holy fuck, a ty co mi tu? Fuck. Kurde, o ty, nie. Kurde. O, jeszcze będziesz pyskował? Proszę bardzo, umarłeś. No i kurde, no już nie zdobędziemy tego. Już nie zdobędziemy trofeum. Tak, no nie. Siedź mi tutaj spokojnie, stój. I gdzie ja mam to zanieść w ogóle? Gdzie ja mam to zanieść? Powiedzcie mi, proszę. Gdzieś tutaj? A, tam na pewno, no dobra. Czyli jakoś prawdopodobnie się tam dostaniemy. Trofeum nie dostaniemy, ale... Okej, o, dużo tu nutek jest. Potem sobie muszę to zebrać. Okej, tu na szczęście się dostaniemy, więc spoko. Dobra. I co? Gdzie mam... O kurde! A wy co? Won mi z tym! Gdzie ja mam to dać? Aha, ja mam to jak najwyżej dać, tak? Rozumiem. Kurde. No, RB, dobra. Kurde, antena, szybko. Kurde, nie... Dawaj, szybko antenę. Musimy to jak najwyżej dać. Ja myślałem, że tu trzeba po prostu gdzieś pojechać, konkretnie gdzieś. A ja po prostu muszę dać to jak najwyżej. No dobra, już rozumiem, spoko. Oho, tu jest kolejny mob, dobra. Miniemy go tak za bardzo, bo nie chcę kurde tego robić. Dobra, uwaga. Okej. O nie. Okej. O, już widzę, dobra. Tu jeszcze kolejny jest. O kurde. Wypierdziela. Nie. Wow, już myślałem, że samochód. Wow, ale byłby fail. Dobra, jedziemy tutaj spokojnie, tak powolutku. I teraz tutaj na górę. Tak spokojnie.
Musimy jak najwyżej dać tę antenę, żeby sygnał był, żeby sygnał wrócił, więc okej. Klangos, weź, odbierz w końcu ten sygnał, no. A, już rozumiem. Już rozumiem, już wiem, o co chodzi, okej. O, widzieliście to? Holy shit. Dobra, za chwilkę będziemy mieć. Już jesteśmy, okej, już jesteśmy w domu. Tu nie ma sieci. Okej, mamy puzelek. Co prawda nie zdobyliśmy trofeum, ale mamy puzelek. A trofeum zdobylibyśmy, jakbyśmy mieli na przykład jakiś helikopter. No ale okej, Klangos znowu w sieci, potrenuje online, żeby już nic nie rozbić. Będzie... Dobra, puzelek mamy, okej. No i okej, pierwsze zadanie wykonane, wszystko bardzo fajnie, pięknie. Dobra, kolejny puzelek będzie z tamtej strony. Tylko nie wiem, gdzie dokładnie. Za chwilkę się przekonamy. Ale popatrzcie na takie coś. Aj fuck, no akurat nie tutaj. Ale gdzie? O właśnie tu. Znaczy nie wiem, no zobaczymy za chwilkę. Uwaga, popatrzcie na to. I ktoś by pomyślał, że konsola wam się zrąbała, prawda? Ale to tylko taki fajny trik. Ja na początku naprawdę myślałem, że konsola mi się rąbi albo coś takiego. No i kurde, mistrzowie trollingu czuwają. Dobra, jak się tam dostać na górę? Okej. Kolejna nutka. I jeszcze tutaj. I jest, okej. A jakbym jeszcze raz w to uderzył? No właśnie. No okej, dobra, idziemy dalej, nie ma co. Dobra, czyli tutaj się nie rozwali, no okej. Jakiegoś bita przejechaliśmy. Siema, bitek. Gdzie jest drugi? O, tu jest, okej. O, gdzieś jest... O, mamy tutaj nutki. Nutki sobie zbierzemy. O, wy, kurde, wy... Won. Nie ma takiego... Won. Uwaga. Proszę bardzo. Pięknie, okej. Od razu zaganamy do tego gościa. I zobaczymy, co on chce. Dzień dobry panu. Świniaku. Gdzie jest mój zespół? FYI. Jeśli szybko się nie zgłoszą, utkną w zaporze sieciowej konsoli. Trzeba było ich ostrzec, świński reju. Zachowujesz się wobec swoich techników jak wieprz. Nie marnuję czasu na cyskanie się z podwładnymi. Każdego można zastąpić. Ha! Ostry szefuniu. What the fuck? Moi technicy potrzebują ratunku, zanim ich zablokuje. Idioci, coś tam też. Ale potrzebować będziecie pojazdu z siedzeniami dla pasażerów, więc jeśli chcecie wszystkich podrzucić... Okej, rozumiem, dobra. Cele gry, okej. Czyli... Wybierz pojazd. Musimy wybrać pojazd i najlepiej do tego przyda się taksówka, bo taksówka przewozi ludzi, więc okej. Chociaż nie, Jesus, nie o to mi chodziło, nie, zakończ wyzwanie, ponieważ zawsze mogę jeszcze tak, stworzyć pojazd, bo tu jest tylko jedno siedzenie dla pasażerów, chociaż w sumie jeśli nie mam żadnego siedzenia dla pasażerów, wtedy będzie... No, pojedynczo. Dobra, pasażer. Mały, dobra, mamy jeszcze jedno siedzenie. No to okej. Myślę, że tak będzie dobrze. Jeśli nie tak, no to tak. Okej. Pasuje? Wszystko pasuje? Będą się po prostu tak... Okej. Dobra, jedziemy z takim, jedziemy z tym koksem. No to rozpocznij grę i jedziemy. Teraz mogę przewozić dwóch. I to mi się podoba. Dobra, gdzie jest pierwszy gościu? Pierwszy gościu będzie tutaj. Dobra, no to pojedziemy po niego. Oj, widzę tutaj dużo mobów, więc to jest niebezpieczna misja. Ha, mamy tutaj procesor, mózg. Widzieliście, jakie kurde... Okej, dobra, mamy pierwszą babkę. Chodź tu, wsiadaj. Dobra. Jedna siedzi. I teraz drugiego gościa gdzieś... O, fuck! Nie, no wsiadaj! Okej. Dobra, właśnie pamiętam, że to mnie wkurzało, kurde, strasznie. No dobra. Idziemy gdzieś tu. Ty mi wypierdzielaj. Dobra, tu mamy drugiego gościa. Wsiadaj. Okej. No i mamy dwóch.
Mamy dwóch i to mi się bardzo podoba. Chociaż w sumie mógłbym trzech. No ale okej. Dobra, czyli tu już mamy zjazd. Spokojnie. Trofeum niestety nie zdobędziemy, no ale spoko. Dobra, już. What the fuck? Czyli dwóch tylko? Ja myślałem, że trzech. Okej, nawet nie wiedziałem, że tak, że można tylko dwóch. Okej, więc zdobyliśmy trofeum. Fajnie. Ale mi się to podoba. Widzicie, jak widzicie, tak to działa. Jak wydaje rozkaz, to wy go wykonujecie. Wy dostajecie nagrodę, a te barany miesiąc zawieszenia. Miły gościu. No dobra, więc zdobyliśmy już tutaj puzelki. Więc czas na Jinjo. A gdzie są Jinjo? Będziemy musieli je znaleźć. Dobra, tymi kulkami się nie będę przejmował. Jeszcze wam pokażę coś takiego. Tylko gdzie to dokładnie było? O, patrzcie, jakie fajne chłodzenie. Holy shit. Taki wiatr wielki, kurde. Fajnie, fajnie. Chyba tutaj było. GPU, to jest GPU? A nie, to jest dźwięk. Jak słyszycie, dźwięk się zrąbał. No, dźwięk się zrąbał, czyli po prostu to jest karta dźwiękowa. I znowu. Okej, gadamy. No dawaj. Dobra, co ty tu? Bardzo mi przykro, ale dużą kredką zaznaczyłem jak ten rejon jako swój. Musisz stąd odejść i to szybko. Naprawdę? Co ty tu chcesz? No już, jazda. Mam taką ochotę popatrzeć na twoje oddalające się plecy, że nie dostaniesz nagrodę, jeśli zrobisz to za podejmą przed prędkością. Ale miły, no. Jinjo, prędkość. Wymagające Jinjo chce zobaczyć, jak osiągasz określoną prędkość. Wciśnij... A, rozumiem, dobra. Czyli tak, wybierz pojazd, zrobimy sobie tak. Projekt, wyścigówka i znowu sobie stworzymy lepszą wyścigówkę, jaka jest teraz. No to tak, gdzie to kurczę było? No to będzie tak, to będzie paliwo małe. Dobra, mamy dodatkowy bak paliwa i to chyba wszystko, bo raczej się nie da nic innego jak na razie wziąć. Dobra, potwierdź, nie zapisuj. I rozpocznij grę. No i mam nadzieję, że teraz kurczę dostanę normalnie. Że dostanę odpowiedniej prędkości. Dobra, jaką mamy osiągnąć prędkość? Aha, dobra. Lecimy. Jest. Ej, zaraz, ej, przecież osiągnąłem, sam widzieliście, podświetliło się. Jesus. Dobra, czyli musimy zjechać z jakiejś, kurczę, z jakiejś górki, żeby osiągnąć taką prędkość. No dobra, więc myślę, że ta górka wystarczy. Dobra, uwaga. Zjeżdżamy. Jest. No, Jesus. Jeszcze nie. Oh my god. Dobra, jeszcze raz. Tym razem tutaj. Dobra, jeszcze raz tutaj spróbujemy. Nie no, chyba mi się to nie uda. Chyba mam za słaby samochód do tego, więc później sobie to zobaczymy. No dobra, więc poszukamy drugiego Jinjo, albo po prostu pójdziemy do innego świata. Wrócimy się do tamtego pierwszego świata. O proszę, czyli jednak będziemy mieć dwa... O, fuck, nie. Cofaj się. Musimy zrobić takie coś. Tutaj widzicie, że mamy kosteczkę. Więc tę kosteczkę sobie weźmiemy. Dobra, i mam nadzieję, że tu będzie jakiś lepszy silnik czy coś takiego. No bo jednak takie coś się przydaje. Okej, bierzemy sobie to na spokojnie. Czy to można jakoś... O, proszę bardzo. Oh Jesus. Nie. Nie o to mi chodzi. Samochód. Okej, już chyba będzie dobrze. Jedziemy. Spadać mi stąd, kurde. Won. Dobra, czyli tutaj mamy te puzelki. Okej, tu mamy te puzelki, więc raczej te puzelki sobie tak
No, proszę. No i przewieziemy sobie te puzelki tak samo jak resztę. Okej. Wow, ale... O kurde. Teraz będę musiał chyba tak powolutku jechać, bo to mi kurde może spaść. No w sumie zawsze możemy jeszcze tę kosteczkę wziąć, ale nie wiem, czy wszystko mi się utrzyma w tym samochodzie. Zobaczymy. Coś już widzę, że spada. A może. Okej. Holy fuck. Dobra, może jakoś się uda. Dobra, najpierw damy puzelki, a potem damy kostki i zobaczymy, co się stanie. Znaczy, zobaczymy, co odblokujemy. Okej. Czyli odblokowaliśmy drugi świat. Drugi świat też w lockboxie, ale po prostu... O! Mały silnik, o! O, i to mi się podoba, dzięki. O, i Humba dała nam helikopter i dała nam czołg. Okej, spoko, bardzo mi się to podoba. Znaczy czołg nie strzelający, tylko taki armor jakby. Dobra, jeszcze tutaj damy mu dwie kostki i zobaczymy, co my odblokowaliśmy tutaj ciekawego. Okej, mała amunicja, mały silnik. O, czyli mamy trzy silniki, więc popatrzcie teraz. Ja się wrócę teraz do tego świata, gdzie on dokładnie był. Gdzie był ten świat? Aha, tu jest, no fuck, kurde. Dobra, ten świat był tutaj. I zrobimy sobie pod koniec odcinka tego Jinjo. No okej. No i oczywiście za chwilkę wam pokażę, że jeżdżąc po świecie tym puzelkowym, nie trzeba tylko i wyłącznie jeździć tym pojazdem, można też innym, więc za chwilkę wam to pokażę. Okej, więc tak, zmień pojazd, projekty, nie, wybór HGW, nie, twoje... No i na przykład tu możemy sobie coś wziąć, no to ja na przykład wezmę sobie helikopter. No i okej, już mamy takie coś. No i już możemy sobie lecieć takim. Więc spoko, polecimy sobie do tego Jinjo. Fuck. Dobra, polecimy sobie do tego Jinjo. Zobacz dźwięk. Dobra. Ha, znowu dźwięk się zrębał, kurde. Okej. Dobra. I to będzie... Nie, to będzie wybierz pojazd, projekty Humby, wyścigówka, stwórz pojazd. No i teraz damy, kurde, trzy silniki i coś tam jeszcze. Jeszcze do tego wiatraczek. W sumie zobaczycie. Zasilanie, silniki. Mamy dwa silniki dodatkowe, więc te silniki damy tutaj i tutaj. I paliwo damy... Ile mamy paliw? Dwa. Aż dwa, no to okej, damy takie coś. I jeszcze pływaj i unoś się, nie, damy jeszcze śmigła, żeby nam lepiej leciało. No i okej, teraz chyba będzie ten samochód bardzo szybki. No zobaczymy, okej. Dobra, stwórz grę, znaczy rozpocznij grę, no i jedziemy i zobaczymy. Uwaga, jaką prędkość osiągniemy? Holy shit! O, ja pierdzielę, widzieliście to? Ja pierdzielę. Gdyby tak wszyscy wokół słuchali się moich rozkazów, proszę, oto nagroda. Widzieliście to, kurczę? Ja pierdzielę, ale fajna wyścigówka. O, proszę. Świetnie, zrobiliśmy Jinjo. Czy ja mogę zmienić ten pojazd na ten pojazd? Nie, bo to nie jest zapisane, ale spoko. O, widzieliście, tam samolot jeszcze był. Dobra, więc myślę, że na tym zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, bardzo mnie to motywuje. Subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A ja się z wami żegnam. Na razie! Leci. Tra-lo-lo-lo-lo. I dostanie w mordę. Dostał w mordę.